Siemano, drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie prosto z boiska i powiem Wam tak, naprawdę czekałem długo na to, żeby zagrać sobie w tym odcinku. Ponad 3 lata temu, bo to był 2020, więc niedługo będzie 4 lata temu, robiliśmy sobie taką minigierkę w okręgu piłkarskim. Lisa wtedy nie było, Cacha też nie było, był tylko Dawid, ja nie grałem. Dużo się zmieniło, ale panowie, pierwsze przywitajcie się na spokojnie, witam pana Rafała. Jak forma, jak zdrówko? Bardzo dobrze, pozytywnie nastawione, cieszę się, że mogę tu być w nowym roku. To jest mikrofon. Aha, myślałem, że żółwika chcesz. No i wszystkiego dobrego wszystkim w nowym roku. Dzisiaj tutaj postaram się pokręcić troszeczkę. Tutaj mamy pana ocenionego na mocną czwórkę ostatnio w meczu z Bilbao. Jak po meczyku? Ja chciałem coś innego powiedzieć. Ja się teraz dowiedziałem, że Lisu się nazywa Rafał. Naprawdę? Nie wiedziałem. Ciekawostka. Siema, Dawid, to po prostu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie będę przedłużał, zaraz wam wytłumaczę co i jak, gdzie by się rozgrzewać i zapraszam. Wybrnąłem z tej Barcelony. Zasady tego odcinka są mega proste. Każdy z nas ma 3 życia. No jak się skończą, to odpadasz. Proste i logiczne. Ten, który stracił bramkę, no to zaczyna. Jak wyjdzie, no to bliżej kogo bramki wyszła, ten ma piłeczkę. Panowie, możemy wybierać od najstarszego bramki. Dobra, ja idę pierwszy wybrać. Dobra, to ja drugi. 3, 2, 1, gol. Nie! To będzie zajazd, coś czuję. Nie, teraz się bronić, czy... Panie sędzio! Czekaj, co mi! Tu będzie strzelał, założy się. To wiedziałem, gnój! Jak się podpalił! Co jest? Ale czemu tak? A co z tymi życiami? No każdy ma... Ale... Ale co? Można się kiwać, a nie strzelać. Od razu, jak na bitwie. Czy ja mam 2? Cholera mnie. Kurde, z daleka! Co za menda? Dobra, idę po niego. Wiedziałem. 3, 2, 1, go. O nie! Dobra, moja. Chciałem go lopnąć, kurde. I taki chuj. Nie! Idzie? Press, press, press! Dobra. Nie! Czekaj. Pusta. Butla z tlenem. Czuć po płucach. Nie, ty kurde. O! Życie sobie wyrzucaj. Aha, okej. Kurde! Oj! Nie! Bałem się, że mnie strzelisz, ja odpadnę! Oj! Ciężko będzie. A, nie! Pięta! Oj, dostanę. Nie! Koniec. Dobra, 3, 2, 1. Ale Lisu jest według mnie najlepszy z małej tej. Fał! Karny! Oj! O! Aj, kurczę mi się. Ale już teraz się nie odzywają, na ambicji już jadą. Oj! Aj, dobra. Nie! Siedzi? Nie! Aj, nie! Zgubiła pycha! Nie! Kurde! Gratulujemy panie Cach, ale zajazd jest. Straszny. Butla z tlenem. W ogóle mi się wydaje, że w tej gierce najlepszy będzie Lisu, bo według mnie on gra najlepiej na hali, na małej przestrzeni. W środeczku też sobie dobrze radzi w lidze. W sumie wy wszyscy gracie w lidze, oprócz mnie, ja tylko gram na odcinkach. Zrzuciłem właśnie presję z siebie. Coś chcesz dodać, bo dałem ci chwilę. Nie, butla z tlenem i tyle. Bardzo przyjemnie, ale bardzo intensywnie. Runda druga. 3, 2, 1, go.
Co za menda? Co tu się dzieje, ty? Dymy, out. Out, lisa, lisa. Tu? Żartowałem, kolego. O! Jeszcze! O! Ale zakręcił. Nie! Czemu nie wpadłaś? Aj! O! Chowałem nogę. Symulka! Wow! Wow! Złapię! Czas, dobra. Prawa! Grupa! O. Zobacz, oj! Dawaj, pres teraz! Kurwa! A nie! Co za... O, co? Jaki game changer! Wuja, presuj go! On mi tu wpierdzieli teraz. Poprzeczki. I pusta. Pierdoliłeś. Oj, jest żółta karta, panie przecio. Ojoj. Mnie aż zaborało. Co to u ciebie? Mnie aż zaborało. Raz, dwa, trzy. Jaki bobas! Co no za tak, bobas. Dla ciebie! Co za bobas! Dla ciebie to zrobiłem! Oj! Aj! Graj, graj w boisku! Pokaż! Co? A, taki ma! Nie ma miękkiej gry! Nie! O, ale ładny! Ale nie ma! Esa. Widzowie, cię ładnie dla widza, odsłupka. Ja mocna defensywa, później atak. Piątka z tyłu w obronie. Tu? Oj. Ale są kopla. Koniec? Chyba nie. No respect moment. Ojoj. No, ojoj. Nie widzę, że nie walczy nawet to. Czekam na rewanż w trzeciej. 3, 2, 1, go! Podwójny press! Nie ma! Nie, wyszła! Ale siedli na niego! Ja ich na zmęczenie chcę wziąć, oni padną zaraz i do pustej będę ładował. Nie no, Dawid to nie padnie. Oj! Ale żeś mi zostawił! Brak presji na piłkę! O mnie teraz zajedzie. Taktyką musisz go wziąć. Jak taktyką gościa, który jest tak wybiegany? 3, 4. Oj, gdzie ta piła? Tu. Oj. Raz. Nie! To nie było celowe, naprawdę. Ja pierdzielę. Siadłem, ale nie w bramkę. Dobre. Kurde. Na raz poszedł. To było ładne. Zna to, nie? Ręka. Jest. Oj, dobre! Ajaj. Jedna. Butle z Lenem, kurwa. Już nie chcę do finału. Faul? Spoko, żyje, jest git. Ręka! Nie! To jest ten moment, że wiem, że mam przerąbane. Nie! Chciałem go podpuścić i domknąć. Co nie wyszło, nie domknąłem. Kurde! Jaki on ma zasięg nóg? Jeden.
Oj, ładny. GG. Ja siebie też zmęczyłem, ale psychicznie. Lepszy, lepszy. Czułem się troszeczkę zobowiązany, żeby tutaj chociaż jedną gierkę wygrać. Po trupach, ale się udało. Żyjesz, wuja? Tak, tak, tak. To jest zajebiste zmęczenie, takie fajne. Czyli Lisu był dwa razy w finale na razie. Tak jest. Oho. To już trzeci nie będziesz. Dym. 3, 2, 1, go. Ja kopnąłem w ciebie? Nie, ja dotknąłem coś piłki, tak? Dobrze! Co to było? No i teraz mam bramkę. Nie! Nie, nie, idź stąd, idź. O kurwa mać, bo tu... Daj na klepkę. Oj, oj, nie! Ale na ciało! Nie daj! Ale kurde. Dobrze przepychał. Nie! Jest dobrze, nie ma opcji. To by się śpieszyło? Żeby za 100 się do szpitala nie śpieszyło. No ja nie umiem. Ale dobra ma, kurde. Dobrze, dobrze. No kurde. Nie w tę stronę! Zajebałem. Tak jest! Ale sobie asystujemy dzisiaj. Co ty zrobiłeś? Ale zapiekło. Aż mnie zabolało. Jak tak można? Już gramy? Gramy! Ja już się chciałem usłaniać, a tu... Nie wiem, jak blisko podejść. Ale chwycie... Oj, oj, oj! Nie dam, nie dam. A dał! Oj, oj! Sasiu, ale między trzech? Szanuję. No ja dla widza, ja dla widza. Oj! Oj! Ale wysunąłeś ładnie. No nie tylko do pustej potrafię strzelać. Człowiek tutaj próbuje jeden na jeden, żeby to ładnie wyglądało. Strzelam do pustej i idę do domu. 3, 2, 1, go. Jeden. A kurwa, to szybka giera. Gegenpress. O ty kurwa. Ech! Jak się! Ale wrzucił ładnie. O! Ale teraz nam robi tak... Nie, czułem, że to na pewno nie będzie szedł do ciebie. Wymusza presję. No kurwa, spierdolaj ci ode mnie. O Jezus. Ale ledwo. Druga dziś. Wow! Ale... Aha. Dlaczego wy tak do mnie podchodzicie? Na piłkę, no! Nie, no co to ma być? A ja nie chciałem od razu strzelać, żeby nie było tak za easy. A Dawidek, pyk. Idę do domu tego sosnowca. 3, 2, 1, go! Jak się przepycha? Co jest to robi? Ja cię kręcę! Ty gnoju! Nie ma! Dobre! Wow! Łap to! Kurde! Na co ja czekam? Oho! Oho! Wow! Wow! Dobre! Dawaj, dawaj, dobre tempo! O, jest siata! Tego! Ty u mnie na połowie jesteś. Na pewno wiem, że mnie kopnął. Kostka, ale stanąłem chujo. Ale uciekła. Normalnie ci się zrobiła taka gumowa noga, nie? Ja jestem jak saker z WK normalnie. Gdybyśmy grali w rzutki, to bym się rozwalił palec, stary. Któryś by zmieniał, no wyjmował rzutkę nagle tak.
No i że tak powiem, koniec challenge'u. Mordki, dogrywam wam to zakończenie prosto z mojego studia, bo chciałbym, żebyście też aktualnie wiedzieli, jak to wszystko wygląda na bieżąco. Wrzucałem wam już troszkę na Instagramie. Dziękuję za wszystkie pozytywne wiadomości, bo jest ich naprawdę mnóstwo. I tam też już wam napisałem, że potwierdziło się na USG, że zostało zerwane więzadło w kostce, więc nie wiemy tylko, co jeszcze dokładnie z kością. Będę musiał po weekendzie to wszystko sprawdzić. Czasem jest tak, że jak więzadło się zrywa, to odrywa się z kawałkiem kości i to też no, ma różne ze sobą komplikacje. Czy będzie potrzebna operacja na tą kostkę, tego się tak naprawdę dowiem dopiero w najbliższych tygodniach. Jest mi mega smutno, po prostu jest mi smutno, bo mega się jarałem tym, że wróciłem do grania w piłkę na odcinkach. Ja nigdy nie mówiłem, że chcę być jakimś pro piłkarzem, nie uważałem się za zajebistego gościa w piłkę, po prostu czerpałem fan z nagrywania odcinków dla was i no nie jest mi z tym wszystkim po drodze w ostatnich latach. I co zacznę po prostu cisnąć fajnie, też skupiać się nad tym, żeby z trenerami przepracować fajnie okres, co już zrobiłem od początku stycznia, żeby wzmacniać swoje stawy, żeby to wszystko było zabezpieczone fajnie, to po prostu pech, to nie jest wina ani Dawida, ani moja, no tak to się wydarzyło. Z tego, co się dowiedziałem od fizjoterapeuty podczas USG też, to mogło być tak, że już kiedyś, dawniej to więzadło było naderwane, że ono było słabsze i że teraz się już po prostu zerwało przy tym do końca i no i tak to wygląda, więc mam takiego pięknego buta, tak o, pięknie się prezentuje teraz. Dziękuję wam raz jeszcze, nie będę już wam zabierał czasu za dużo, no tak to już jest czasem w życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na boisku i będę w roli kopiącego. Na razie wracam do roli prowadzącego, więc mam nadzieję, że dalej chętnie będziecie oglądać ten kanał główny. A co dalej, no to przyszłość pokaże. Trzymajcie się, mordki. Uważajcie na siebie. Elo.